Podstawowa jednostka długości to metr. Metr. Na pewno już o nim słyszałeś. Jak długi jest metr? Przeciętny człowiek ma wzrost pomiędzy 1,5 a 2 metry. Jeśli ktoś ma 1,5 metra, to nie jest zbyt wysoki, a powyżej 2 metrów, chociaż rzadko się to zdarza, wtedy jest bardzo wysoki. Jeśli masz około 2 metrów wzrostu, może będziesz chciał grać w koszykówkę. Mówimy o jednym metrze. Ile to jest? Na tym rysunku Leonardo da Vinci naszkicowany jest przeciętnych wymiarów człowiek. Metr to troszkę więcej niż wyprostowana ręka. Tak do drugiej łopatki mniej więcej. Tutaj mamy wieżowiec. To jest Empire State Building, który znajduje się w Nowym Jorku. Jest bardzo wysokim budynkiem. Ma 443 metry długości. Ta literka M to skrót od metr. Możesz się zastanawiać, a co z odległościami, wysokościami, długościami, które będą jeszcze większe? Na przykład, jeżeli chciałbyś zmierzyć odległość między miastami. System metryczny, którego używamy, zapewnił nam dodatki do słowa metr, tak zwane przedrostki, które pozwolą na zwiększenie lub zmniejszenie tej jednostki. O co konkretnie chodzi, już mówię. Większy niż metr będzie kilometr. Czyli dodajemy słówko. Dodajemy początek kilo i mamy dużą jednostkę. 1 kilometr jest równy 1000 metrów. Jeśli mierzymy coś w kilometrach, to zazwyczaj są to odległości w mieście, odległości między miastami albo na przykład promień naszej planety. Tutaj masz mapę Nowego Jorku. Ten odcinek na mapie to w rzeczywistości 5 kilometrów. 5 kilometrów, my już wiemy, że to jest 5000 metrów. Mamy też inne jednostki, rzadko kiedy je wykorzystujemy, ale napiszę, żebyś wiedział. Jednostki pomiędzy metrem a kilometrem. Mamy jeszcze hektometr. Hektometr. To taka ciekawostka. Jeden hektometr to 100 metrów. I mamy dekametr. Jeden dekametr jest równy 10 metrów. W porządku. Idziemy dalej. Mówiłam teraz o jednostkach większych niż metr. A co jeśli będę chciała podać wymiary na przykład tej małej, ładnej żabki, która jest tutaj na dole? Przecież nie zrobię tego w metrach ani w kilometrach. Mamy wtedy do dyspozycji decymetry. Wtedy mamy decymetry. Mamy coś takiego jak decymetr. Jeden decymetr to 1/10 metra. 1/10 metra. Zatem 1 metr to będzie 10 decymetrów, prawda? Mamy również centymetry. Centymetry. Centymetr. I wtedy 1 centymetr to 1/100 metra. Zatem 1 metr to 100 centymetrów. Tutaj ten przelicznik 1 metr 100 centymetrów łatwo skojarzyć z wzrostem. Jeżeli ktoś ma 2 metry, to znaczy, że ma 200 centymetrów. Teraz mamy do dyspozycji centymetry, więc z łatwością będziemy mogli podać wymiary tej żabki. Na pewno ma tylko kilka centymetrów. Ale co, jeśli będę chciała zmierzyć te mrówki? Wtedy z pomocą przyjdą mi milimetry. Zapiszę jednostkę milimetr. 1 milimetr to 1/1000 metra. 1/1000 metra. 1/1000 metra, zatem przesunę. 1 metr to będzie ile milimetrów? Pewnie już wiesz. To 1000 milimetrów. Te mrówki mają zapewne 3-4 milimetry. Ważna rzecz, którą powinieneś tutaj zapamiętać, to że wszystkie te jednostki oparte są na metrze. Mają tylko różne przedrostki, czyli początkowy fragment wyrazu. Kilo to 1000. Hekto to 100. Deka 10. Decy to 1/10. Centy to 1/100. Mili to 1/1000.